to jest Tur, pra 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 pradziadek naszej krowy. Wyginął w roku 1627. To z kolei jest gołąb wędrowny. Wyginął w 1904. A to jest mniszka karaibska. Ten gatunek wyginął około roku 1960. A to jest przygodówka FMV. Ten z kolei gatunek wyginął mniej więcej w połowie lat 90. XX wieku. Ciekawie patrzy się teraz na gatunki, które kiedyś święciły triumfy i sprzedawały się jak ciepłe bułeczki, a teraz zostają daleko w tyle. Oczywiście w przypadku wirtualnej rozrywki nie można mówić o czymś takim, że coś całkowicie wyginęło. Nawet jeżeli na rynku nie ma już dużych gier AAA z danego gatunku, nie oznacza, że nikt ich nie robi. Świat twórców gier jest ogromny i wystarczy grupka lub nawet jeden zapaleniec, by stworzyć coś niewielkiego, ale jednak trzymającego ducha gier z gatunku, który już dawno nie miał na swoim koncie kasowych hitów. Mimo wszystko ich entuzjaści dużego wyboru nie mają i skoro już wspomniałem o przygodówkach FMV, to może warto się przy nich trochę zatrzymać. FMV, czyli skrót od Full Motion Video, to bardzo popularny kierunek estetyczny gry, z którego korzystali twórcy w latach 90. Mówiąc prościej, były to po prostu interaktywne filmy, które najlepiej sprawdzały się w przygodówkach point and click. Żywi aktorzy w grach nie byli nowością, bo na przykład bardzo często używano ich w cutscenkach. W serii Command & Conquer to tradycja, a cykl Wing Commander podniósł w latach 90. filmowe cutscenki na astronomiczny wręcz poziom. Przygodówki FMV to jedno, ale tę technikę próbowano miksować z innymi gatunkami gier, na przykład ze strzelankami, i to już wychodziło tragicznie. Skąd w ogóle wziął się pomysł na tworzenie gier FMV? To bardzo proste. Kiedy na rynku pojawiły się nośniki bardziej pojemne niż zwykła dyskietka, czyli najpierw Laserdisc, a potem CD-ROM, twórcy mogli na nich zmieścić o wiele więcej. Wtedy stworzenie realistycznej grafiki nie było możliwe, ograniczał wszystkich sprzęt, dlatego zamieszczenie całego filmu na jednej czy dwóch, a nawet trzech płytach było wydarzeniem na miarę odkrycia druku. A jak zrobimy z tego filmu grę, no to już w ogóle cud, miód, orzeszki, palce lizać, klękajcie narody. Pojawiły się więc Fantasmagorie, The Reaper, Harvester, przygody Texa Murphy'ego i inne tego typu gry. Pierwsze zachwyty nad rewolucyjną w cudzysłowie techniką FMV szybko jednak ustąpiły. Okazało się, że jakość kompresji filmów zazwyczaj pozostawia wiele do życzenia, aktorstwo to dno plus metr mułu, a interaktywność jest bardzo ograniczona. I to był chyba główny problem, bo wcześniej nagrany film nie jest w stanie dynamicznie dostosowywać się do działania gracza. Plus dochodzi do tego marketing. Skoro gier nie można było sprzedać dobrym gameplayem, to co mogło uratować reklamę? Oczywiście, że cycki i przemoc. Era przygodówek FMV skończyła się zanim w ogóle zdążyła się rozkręcić. I w sumie dobrze. Dziś oczywiście znajdziemy gry, które do tego nurtu zaliczyć możemy w jakiejś postaci, ale są to raczej niewielkie produkcje niezależne, które w odróżnieniu od poprzedniczek wiedzą jak w miarę dobrze wykorzystać FMV. Dostaliśmy więc kapitalne Her Story, klasyczną przygodówkę Tesla Effect, A Tex Murphy Adventure, Horror, The Bunker, no i kilka innych. Troszkę tego jest, tylko trzeba dosyć mocno poszukać, bo są to produkcje bardzo, bardzo niszowe. A skoro już jesteśmy przy przygodówkach, to te klasyczne point and click również zniknęły z piedestału i zajęły miejsce wśród gier niezależnych. I jeżeli cieszę się, że gry FMV nie są już tak popularne, to czuję żal w przypadku tych klasycznych przygodówek w stylu Sierra czy dawnego LucasArts. Całe szczęście ich remastery, czyli na przykład seria Monkey Island, Grim Fandango czy Day of the Tentacle, cieszą się niezłą popularnością, co zachęciło niezależnych twórców do robienia własnych przygodówek w tym stylu. Stąd Techno Babylon, Gemini Rule plus kilka innych, które są no naprawdę niezłe. Mniej więcej w tym samym czasie, co przygodówki point and click, triumfowały RTS-y, czyli strategie czasu rzeczywistego.
To był fenomen zapoczątkowany przez Dune 2 z roku 1992, kontynuowany przez pierwszego Warcrafta, a potem utrwalony przez Command & Conquer. I uprzedzam, jeżeli zaraz zaczniecie krzyczeć, że przecież RTS-y nie umarły, bo jest StarCraft 2, to zastanówcie się, co jest oprócz StarCrafta. Mówię tu o klasycznych RTS-ach, nie o grach wojennych z serii Total War czy strategiach studia Paradox. No właśnie, klasycznych RTS-ów, które opierają się na schemacie zbieraj surowce, zbuduj bazę, zniszcz wroga, nie ma zbyt wiele, choć jakieś podrygi od czasu do czasu można zauważyć. Dawn of War 3, co mnie bardzo ucieszyło, poszedł właśnie w tym kierunku. Studio Petroglyph od czasu do czasu stworzy klasyczną strategię czasu rzeczywistego, jak na przykład niezły Greigu, czy też ich najnowsza, niewielka i niszowa seria 8-bit. Niedawno światło dzienne ujrzał również prequel do serii Homeworld, czyli Deserts of Karak, który kapitalnie oddaje ducha serii oraz również okazał się całkiem niezłym RTS-em. To jednak ułomek w porównaniu do popularności, jaką cieszyły się RTS-y w drugiej połowie lat 90. i na początku lat 2000. No i tutaj leży jeden z powodów, przez które ten gatunek upadł. Przesyt rynku. Po premierze Command & Conquer w RTS-y obrodziło dosyć konkretnie, choć w większości były to po prostu klony gry Westwoodu. Jedne lepsze, drugie nie za bardzo. Oczywiście wszystkich do jednego worka wrzucić nie można, bo co jakiś czas rodziło się prawdziwe arcydzieło. Wystarczy przypomnieć sobie serię Age of Empires, pierwszego StarCrafta, Total Annihilation czy Homeworld. Każda z tych gier w jakiś sposób usprawniała klasyczną formułę, czy też traktowała ją z innego punktu widzenia, ale jednak nie wychodziła poza klasyczne schematy. Takie perły jednak nie wystarczały i w końcu RTS-owa bańka pękła, no i marna nadzieja w tym, że kiedyś znowu napęcznieje. Kolejną przyczyną upadku tego wiodącego ongiś gatunku był wzrost popularności konsol. RTS-y nigdy dobrze nie współgrały z padem. Co prawda wiele gier tego gatunku doczekało się swoich portów na konsole, to nigdy nie cieszyły się one taką popularnością jak ich pecetowi kuzyni. Wyjątkiem w tym miejscu może być seria Halo Wars, jednak umiarkowany sukces tych RTS-ów przypisywałbym raczej marce Halo, tak bardzo popularnej na zachodzie, niźli samemu gatunkowi. RTS-y trzymają się swojej niszy. Oprócz kilku wyjątków, które ukazały się w przeciągu ostatniej dekady, są to zazwyczaj produkcje o małym lub średnim budżecie, które wzbudzają zainteresowanie tylko takich gatunkowych zapaleńców jak ja. W podobnej sytuacji są dzisiaj Space Combat Simy. Jasne, mamy Elite, mamy Star Citizena, który swoją premierę będzie miał prawdopodobnie za jakieś 20 lat. Od biedy jeszcze jest seria X, ale jedna, a nawet dwie czy trzy jaskółki wiosny nie czynią. I kiedy mówię symulatory, mam na myśli symulatory, a nie kosmiczne strzelanki, których jest na Steamie dosyć sporo. X-Wing, TIE Fighter, Wing Commander, Free Space to były tytuły, które na stałe wpisały się w historię gier swoją jakością, a także skomplikowaniem. Bo kiedy mowa o Space Combat Simie, mowa nie tylko o strzelaniu, ale o zarządzaniu systemami myśliwca, o wydawaniu rozkazów swoim skrzydłowym i masie innych, mniejszych lub większych szczegółów. Na pierwszy rzut oka wygląda to jak gry typu lecimy i strzelamy w kosmosie. I to duży błąd, jeżeli w taki sposób się na ten gatunek patrzy. Poziom złożoności w przypadku symulatorów z prawdziwego zdarzenia był naprawdę spory. Co prawda z czasem, wraz z ewolucją gatunku, operowanie systemami statku stawało się bardziej intuicyjne oraz mniej złożone, ale i tak wrażenia symulacji ciężko im było odmówić. A co się z tym wiąże wrażenia imersji? Gatunek zaliczył potężny cios w 1999 roku. Free Space 2, jeden z najlepszych symulatorów kosmicznego myśliwca, jaki kiedykolwiek powstał, sprzedał się katastrofalnie. To był znak, że czas się żegnać. Jeszcze rok później całkiem niezły Star Lancer, a także potem Freelancer starały się w jakiś sposób zrewitalizować gatunek, ale nie udało się niestety.
swoją cegiełkę dołożyła do tego również malejąca popularność joysticków, czyli najlepszego kontrolera do tego typu gier. Z drugiej strony popularność padów do konsol wszelakich rosła. Symulatory miały zazwyczaj dosyć potężną klawiszologię, co w ogóle nie współgrało z dosyć niewielką ilością przycisków na padzie. Dzisiaj również to czuć, kiedy gram na przykład w pierwszego X-Winga za pomocą pada. Co chwilę muszę sięgać ręką do klawiatury, żeby wydać odpowiednie komendy. Dlatego rasowe symulatory ustępowały popularnością bardziej arcade'owym strzelankom, szybszym, ale i mniej skomplikowanym, doskonale nadającym się pod pada. Powody, które tutaj wymieniłem, można spokojnie przypisać nie tylko do symulatorów Gwiezdnego Myśliwca, ale do symulatorów lotniczych w ogóle. No i teraz pytanie, czy jeszcze kiedyś polecimy w kosmos w taki sam sposób, w jaki kiedyś lataliśmy? No cóż, jest Elite, będzie Squadron 42, o ile w ogóle wyjdzie, czyli singlowy moduł do Star Citizena, na który bardzo czekam. Nie sądzę jednak, żeby to cokolwiek zmieniło. A na koniec coś, w co zagrywałem się kiedyś w salonach gier. Rail shootery, czyli strzelanki na szynach. Krótko mówiąc, to strzelanki, w których gracz miał minimalną lub żadną kontrolę nad bohaterem, a sterował jedynie celownikiem jego broni. Coś fajnego było w tych prymitywnych gameplayowo grach. Wciągały czasami naprawdę niesamowicie. Dlaczego? Cóż, w moim przypadku powodem był light gun, czyli kontroler w kształcie spluwy, którym celowaliśmy w ekran i pociągaliśmy za spust. Myszka również całkiem nieźle się sprawdzała, ale to nie było już to samo. Kilka naprawdę niezłych rail shooterów zawitało na komputery osobiste, ale gatunek jako tako nigdy nie zdobył wielkiej popularności poza salonami gier. House of the Dead, Die Hard Trilogy, Virtua Cop, Deadly Tide, no były to strzelanki na szynach, które dostarczały przyjemności, ale ustępowały praktycznie pod każdym względem strzelankom pierwszoosobowym. Mimo wszystko mechanika była bardzo prymitywna, a do tego jeszcze były to gry szalenie krótkie, które można było przejść w godzinę. Takie podejście idealnie sprawdzało się na automatach w salonach gier, ale na konsolach i PC-tach alternatywy były o wiele lepsze. Chyba ostatnim głośnym przypadkiem rail shootera był Rambo od studia Teyon, no ale powiedzmy, że przemilczymy ten przypadek, bo jego jakość, no cóż, nie powalała, lekko mówiąc. Wśród tych gatunków można by jeszcze wymienić tajkuny, czy też taktyczne strzelanki, które owszem są obecne na rynku, ale nie w postaci takich dużych produkcji AAA. No, jeżeli chodzi o taktyczne strzelanki, no to w tym momencie Rainbow Siege możemy zaliczyć do takiej dużej taktycznej strzelanki, ale generalnie wiecie o co chodzi. W świecie gier nic nie ginie, nie ma czegoś takiego jak wymarłe na amen, bo jak powiedziałem, zawsze znajdą się zapaleńcy, którzy stworzą coś, co pozostaje w duchu danego gatunku, nawet jeżeli ten gatunek nie święci już triumfów tak jak kiedyś. I nawet jeżeli nie ma tych dużych produkcji AAA, a czasami naprawdę by się przydały, no to na pewno znajdziecie coś indyczego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!